a dziś w Baraniu Sośnica Gliwice udowodniła swoją wyższość nad Akademikami z Gdańska. Tymczasem Toruniani w uderzeniu Patryk Szczepaniak, na posterunku Bartłomiej Nawrat. Piłka już przetransportowana na połowę FC Reiter. Leszczak! I doskonała interwencja Kamila Naparły. W zwartym, skonsolidowanym szyku defensywa Torunian. I Karol Łyszyn wprost w Kamila Naparłę. Michał Marek. Znalazł Rakicia za granie. Penetrująca piłka w pole karne i jeszcze okazja. Blokowany strzał Michała Marka przez Marcina Mrocińskiego. No chyba na, czy chyba na pewno lepsza akcja rekordzistów w tym meczu, ale też pokazuje to, jak dobrze się bronią Torunianie. Ile musieli tutaj naprawdę świetnych podań, tak jak teraz. Michał Marek zastawił się, zagrał do Rakicza. Szybko cyrkuluje piłka między rekordzistami. Mateusz traci piłkę po ataku Szczepaniaka. Odzyskuje Mateusz do Butniaka. Zejście na lewą nogę i fantastyczna parada w bramce Kamila Naparły. No ale kapitalnie zrobił to Mateusz wcześniej. I oto doskonała okazja przed Janim Korpelą. Jeszcze. Oj. O, mam poważne obawy, czy Korpela i Spychalski dokończą to spotkanie. Janik Korpela jednak nie. No. W 18 minucie meczu rekordzista opomniany drugą żółtą kartką. Pokonać Jagiellonię 9-1 i sięgnąć po raz piąty w historii klubu, wielkiego klubu po Puchar Polski. Gajego odzyskuje piłkę z podróg zastępnika, ale kapitalnie teraz Rakic jeszcze Nawrat. Gajego prost w Nawrata. Pierwszy przybliżony zastawnik. Jeszcze odzyskuje futsalówkę Elsner. Zagranie wstecz do Ortiza i doskonała interwencja Bartłomieja Nawrata. Mateusz przy linii. Pojedynek z Gajego. Świetnie penetrujące zagranie. Mateusz. Krótki wymianie piłek. Utrzymuje się przy piłce popularny Magic. Zejście do środka. Budniak. Kąśliwe uderzenie, płaskie przy dalszym słupku bramki. Tak, trochę szczęśliwie, ale to właśnie Torunianie jednak przy piłce. Zastawnik ogrywa Elsnera, podanie do Budniaka wprost w Naparu. Jeszcze rekordziści! Mikołaj Zastawnik dopina tę akcję, domyka. Rekordziści obejmują w 25 minucie spotkania prowadzenie 1-0. Ale myślę, że ta bramka to jest obraz tego spotkania. Ile się trzeba było napracować i napocić, żeby tą bramkę zdobyć. Najpierw błąd Elsnera, bo stracił piłkę w takiej newralgicznej strefie. Zastawnik z Budniakiem. Paweł Budniak! Spychalski! Ależ blisko kolejnego trafienia Mikołaja Zastawnika. Niesamowicie teraz wybronili tą sytuację. I jak zwykle w tego rodzaju przypadkach piłkę ustawia Paweł Budniak. Silne uderzenie Popławskiego, poprawka broni Naparło. Nawrat. Miękko. Do Popławskiego. Chyba jeszcze po ręce Naparły. Piłka odbija się od poprzeczki. No może teraz wywalczyli piłkę na i teraz połowie Kamil Naparło. Teraz mamy tutaj grę z wycofanym golkiperem. Gajego. Piłkę przechwytują Bielszczanie. Mikołaj Zastawnik. Wraca do bramki Spychalski. Pociągany no, za koszulkę. Tak. Mikołaj Zastawnik to musi skończyć żółtą kartką. Drugą dla Daniela Gajego w drugiej części gry i w całym spotkaniu. Jednak agresywny doskok przez moment Krzysztofa Elsnera. Budniak do Zastawnika. Piłka po rękach Kamila Naparły. I już chyba w czteroosobowym składzie w polu gracze toruńskiego FC Reiter. To jednak już za późno na cokolwiek, czyli w tym rozumieniu doprowadzenie do remisu i dogrywki. Rekord Bielsko-Biała dziś pokonuje FC Reiter Toruń 1-0 po jednym, jedynym trafieniu z 25 minuty Mikołaja Zastawnika. Czy będzie przesadą, jeśli powiem, iż ten mecz to esencja play-off? No jeżeli play-off to znaczy emocje, to tak, to były tutaj emocje, myślę, że każdy je czuł, myśmy je tu czuli na stanowisku, myślę, że kibice, myślę, że wszyscy oglądający to spotkanie, bo emocje były cały czas, no nietypowy wynik 1-0, to też pokazuje, że w tych play-offach gra się nietypowo, napięcie było tutaj czuć cały czas, myślę, że ten obraz na końcu przewróconego, bez sił Marcina Mrówczyńskiego obrazuje to, jak wiele gracze z Torunia włożyli w to spotkanie, jak wierzyli do końca, że mogą powalczyć o ten trzeci, jutrzejszy, decydujący mecz.